4 lutego w budynku Domu Rzemiosła w Białobrzegach odbyło się kolejne spotkanie noworoczne samorządowców z lokalnymi przedsiębiorcami. Wzięli w nim udział również wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, a także radni powiatu białobrzeskiego, radni miasta i gminy Białobrzegi oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Gospodarze imprezy, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi Adam Bolek oraz starosta białobrzeski Andrzej Oziębło podsumowali najważniejsze zadania zrealizowane na ziemi białobrzeskiej w 2016 roku i zaprezentowali plany najbliższych działań. Miłym punktem spotkania było wręczenie statuetek Białobrzeskie Mosty przedsiębiorcom, których firmy obchodziły w ubiegłym roku okrągły jubileusz. Panie Przewodniczący, zapraszam Pana tutaj. Pana starostę też zapraszam, bo wiem, że Pan starosta również ma swoje dyplomy. Zapraszam również Pana posła i Pana marszałka, żeby nam towarzyszyli. Będzie to na pewno, podniesie to rangę tego wyróżnienia i dla osób, które go dostaną, myślę, że też będzie to bardzo przyjemne. Zaczynamy. A więc przyznajemy Nagrodę Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzeskie Mosty w firmie Frubella Processing z okazji jubileuszu 20-lecia działalności na białobrzeskim rynku. Zapraszam Pana Prezesa. Firma Frubella jest jednym z najlepszych podatników naszych, także musimy tutaj dbać i doceniamy tą rolę, ale nie tylko, bo zawsze można na nich liczyć i zawsze można na firmę liczyć w różnego rodzaju działaniach. Także dziękuję bardzo i gratuluję. Prosimy następne. Białobrzeskie Mosty dla restauracji Jędruść z okazji jubileuszu 25-lecia działalności. Wszyscy znają tę restaurację. Jest Pan Andrzej Bajewski. Wszyscy znają nie tylko w Białobrzegach, bo wszyscy, którzy przejeżdżali przez Białobrzegi, tu się zatrzymywali. Panie Andrzeju, serdeczne gratulacje. 25 lat na naszym rynku. Proszę Państwa, więc tak, brawa jeszcze raz. No muszę powiedzieć, że teraz nagroda dla Nestora białobrzeskiego cukiernictwa, pewnie się wszyscy domyślają. W 2016 roku 60-lecie istnienia cukierni Karasińscy. Powiem szczerze. Wysłać do Ameryki. Pączki, jagodzianki. No, kto tego smaku nie zna, dobrze. Proszę Państwa, i kolejna nagroda. Tutaj z kolei jubileusz 30-lecia działalności Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Bolesław Prasak. Lat
w elektryce. To ciekawe musi być doznanie. Kopnęło parę razy. Pewnie tak. Proszę Państwa, 30 lat, tak. Kolejna nagroda tutaj z okazji jubileuszu 40-lecia działalności. Stolarstwo meblowe Renex. Ireneusz Żaczek. Zapraszamy. Na 40 lat nie wygląda. Tak, proszę Państwa, tak to jest. Proszę Państwa, to jeszcze mamy jedną nagrodę, ale wiemy, że Państwo gruszczyńscy są na wyjeździe i tej nagrody nie odbiorą, ale Lody Białobrzeskie obchodziły w 2016 roku jubileusz 80-lecia istnienia Białobrzega. Tą nagrodę oczywiście przekażemy. I jeszcze raz zachęcam wszystkich tych, którzy mieli jubileusz w 2016 lub mają w 2017, żeby się do nas zgłaszali i przypominali nam o swoich sukcesach. Wszystkim gratuluję, wszystkim gratulujemy. Jeszcze raz brawa dla tych wszystkich. Są z nami, jak Państwo zauważyli, zacni goście i pozwolą Państwo, że oddam im głos. I zapraszam księdza profesora Jacka Kucharskiego. Bardzo proszę, proszę księdza. Proszę Państwa, w ogóle, krótko mówiąc, bardzo miło się z Wami spotkać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo dziękuję za zaproszenie władzom miasta, bo trudno byłoby się pojawić w tak pięknym gronie, gdyby tego zaproszenia nie było. Mogę powiedzieć tak, bardzo się cieszę, gratuluję wszystkim tym Państwu, którzy dzisiaj zostali uhonorowani naprawdę cudowną nagrodą Białobrzeskie Mosty. Myślę, że pomysł jest wręcz genialny. Ja powiem tak, ja reprezentuję przedsiębiorstwo, mówiąc językiem technicznym, troszeczkę takie, którego trudno zmierzyć empirycznie, ale przypomina o wartościach etycznych i przede wszystkim o człowieczeństwie. I gratuluję władzom miasta, nie tylko, że pamiętają jeszcze o mnie, ale o tym wymiarze, że być dobrym przedsiębiorcą, to być po prostu dobrym, szlachetnym człowiekiem. I takich przedsiębiorców Białobrzegi potrzebują. O tym, że tacy są Państwo, mówi także ten napis, Białobrzegi naprawdę urzekają. I ja to widzę także już spoza Białobrzegów. Wszystkim Państwu bardzo gratuluję, dziękuję za zaproszenie. No i tak jak przystało na moje przedsiębiorstwo duchowe, chciałbym złożyć życzenia bardzo serdeczne wszystkim przedsiębiorcom, władzom naszego miasta i posłuszę się bardzo prostą zasadą rabinacką, a myślę, że warto ją w życiu stosować. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, ale o mnie nie zapomina. Dziękuję bardzo. Witamy, a my trochę w kuluarach zaczynamy małe wywiady, a to z najbardziej zacnymi gośćmi tutaj. Ja myślę, że warto by było pana Ryszarda Karsińskiego przedstawić. Witamy serdecznie. Nazywam się Ryszard Karsiński. Prowadzę cukiernię w Białobrzegach. No, trudno mi to do 30 lat. Tak, a jak pan wspomina te początki, bo zapewne nie było łatwo, maszyn nie było, to w większości się chyba ręcznie ciasto wyrabiało. Tak, ręcznie, a później powstały maszyny się kupiło i transport. Tak. No. I myślę, że przeżył Pan bardzo dużo lat w rozwoju tej całej firmy. Myślę, że to jest kolosalna przestrzeń, co? Tak. Trwało to dużo. Dużo. Tak. No nic, nie będziemy Pana męczyć. Gratulujemy serdecznie, bo widzimy wspaniała statuetka. I myślę jeszcze na zakończenie, chyba miłe takie uroczystości jak dzisiaj, które doceniają tą Pana, wiadomo, pracę, tak? Tak, no dziękuję. Dziękuję. I różnie to bywało i się. I
istniało i istnieje nadal. Dziękujemy, gratulujemy. Mamy mnóstwo dzisiaj przedsiębiorców, ale mamy też bardzo urocze kobiety, które są właśnie przedsiębiorcami tu na terenie miasta Białobrzeg. Przede mną właścicielka salonu fryzjerskiego Agnes, pani... Agnieszka Sułecka, pani Agnieszko, nie wiem od czego zacząć, bo tak trochę dla telewizów byśmy chcieli, żeby pani powiedziała o współpracy, ale też mam na myśli, że ostatnio jestem trochę mi podrosły włosy. Czy taką jak ja fryzurę też w pani salonie można doprowadzić do trochę porządku? Tak, oczywiście. Salon prowadzę damsko-męski od 20 lat. Właśnie w tym roku będzie mijać, jak 20 lat jestem w Białobrzegach. Z miastem jestem związana, jestem bardzo zadowolona. Chcę się rozwijać, rozwijam się, szkolę się. Co tu dużo powiedzieć? Zapraszamy do Białobrzegów w ogóle. Tak, a zapytam się o taką współpracę, bo zawsze ten powiat czy gmina powinna być taka przyjazna dla przedsiębiorcy. Nie zawsze, jak wiemy, gdzieś tam w kraju jest. Jak to wygląda w Białobrzegach? Ja widzę, że wspaniała tu atmosfera, ale czy to jest tak na co dzień? Jest tak na co dzień. Jestem też w teamie białobrzeskim, bo biegam. Więc tak jak jest, tak jak dzisiaj było to przedstawione, tak jest, więc nic dodać niż nic ująć. Tak, myślę, że ta taka współpraca starostwa i gminy powinna współpraca, no ja bym nawet rzekł jakaś przyjaźń, bo widzę, że się szanują, powinna ta też emanować w kierunku wszystkich przedsiębiorców. I to chyba się dzieje. Tak, też się dzieje. Uważam, że nawet jeśli jest konkurencja, jest to konkurencja zdrowa, tak? Odkąd pamiętam, tyle lat jestem tu w Białobrzegach, nie miałam jakichś tam niepowodzeń. Także pomoc jak najbardziej, tak? No, naprawdę same superlatywy, a już tu, tak jak zacząłem, chciałbym omówić ten termin mojego, tak, ale to może już poza anteną. A na razie dziękuję najmocniej. A my witamy pana marszałka, wicemarszałka naszego mazowieckiego sejmiku, pana Rafała Rajkowskiego. Witamy. Witam serdecznie pana, witam państwa. Panie marszałku, no dzisiaj pan elektryzującą wiadomość podał nam tu, że droga do Warszawy skróci się i to poważnie. Jak to mamy rozumieć? Może się tak zdarzyć rzeczywiście. No, panie redaktorze, dzisiaj jedziemy z Białobrzeg do Warszawy około 50 minut. Za chwilę może się okazać, że będziemy jechali 25 minut. I to nie dlatego, że będzie wolno jechać 220 na godzinę. W sposób? No oczywiście to było powiedziane w sposób żartobliwy, ale te plany związane z rozszerzeniem granic administracyjnych Warszawy, gdyby się ziściły, to kto wie, czy koncepcja by nie sięgała zaraz za Grójec. No tak, czyli mam rozumieć, że pan marszałek przekazuje tylko pozytywne wiadomości, bo tak skrócenie drogi do Warszawy, no oczywiście pozytywną wiadomością jest. Panie redaktorze, to znaczy to budzi bardzo duże emocje samorządowców. Oczywiście może się komuś wydawać, że ten dojazd się skróci, ale on się skróci tylko teoretycznie. Dojazd do centrum Warszawy, drodzy państwo, uspokajam, będzie w takiej samej długości, w takim samym czasie, tu się nic nie zmieni. Natomiast chciałem troszeczkę wywołać temat odnośnie tego podziału administracyjnego, bo uważam, że w takich kluczowych dla poszczególnych samorządów kwestiach powinni się wypowiadać mieszkańcy. I rozmawiam z samorządowcami, słyszę te głosy, że oczekują, aby dać też wsłuchać się w ich głos i pozwolić, aby to mieszkańcy zdecydowali, czy chcą na przykład płacić większe podatki, czy nie chcą płacić większych podatków, czy chcą być w Warszawie, czy chcą się utożsamiać ze swoją miejscowością i z historią tej miejscowości, nie tworząc nowej. Panie marszałku, tak poważny temat ująć w tak humorystyczny sposób, no nie wiem, chciałbym zapytać, czy w satyrze gdzieś, nie wiem, bo to taki występuje pan, jakieś teksty pisze może humorystyczne, nie? Nie, tak wyszło samo z siebie, czasami potrzeba trochę rozluźnić atmosferę. Tak wyszło, to chyba wszystko zależy od dyspozycji dnia, o tak to określić. Miła impreza, na zakończenie zapytam.
no i współpraca, tak jak widać, pana marszałka z Białobrzegami raczej do jednych z najlepszych należy. Tak mogę to określić. Mogę określić, znam obydwu samorządowców, zarówno Andrzeja Oziębu od wielu, wielu lat, od Adama Bolka również. Zawsze ich wspierałem, zawsze widziałem, że mają bardzo duże aspiracje, jeżeli chodzi o kwestie pozyskiwania funduszy, tworzenia takich innowacyjnych rozwiązań dla miasta. Bardzo mnie cieszy fakt, że to, co było kiedyś problemem na ziemi białobrzeskiej, a więc takie słabe zgranie, o tak to określę, starostwa powiatowego z miastem. Dzisiaj jest pełna zgoda, są wspólnie realizowane, jak widzieliśmy na prezentacji, mnóstwo inwestycji. Dzisiaj to jest po prostu już zupełnie inny kaliber. Stworzona specjalna strefa inwestowania, podstrefa dzisiaj podstrefy tarnobrzeskiej, specjalnej strefy ekonomicznej, gdzie zainteresowanie przedsiębiorców jest ogromne. Plany dotyczące zagospodarowania tu nabrzeża Pilicznego, plany dotyczące budowy zbiornika retencyjnego, ale czytajmy oczywiście mającego również możliwości czy funkcje rekreacyjne, to dla 8-tysięcznych Białobrzeg olbrzymia możliwość takiego, bym powiedział, skoku cywilizacyjnego, rozwiązania problemów raz z bezrobociem, dwa tu po prostu, jeżeli uda się rzucić ten kierunek zarówno z Warszawy, z Radomia, ludzi, którzy będą zamiast na przykład nad Zegrze jechać 1,5 godziny, 50 minut przyjadą na piękny zbiornik do Białobrzeg, czy do pięknego ośrodka spa z pięknym kompleksem rekreacyjnym, to może być strzał w dziesiątkę, który będzie skutkował dla tego miasta w wielu następnych pokoleniach tylko i wyłącznie wielkimi sukcesami. W związku z tą współpracą, o której pan wspomina, możemy tak zakończyć pana wypowiedź, tak jak zresztą pan podkreślał w wypowiedziach tu wcześniej, w części oficjalnej. Zgoda buduje, oczywiście. Zgoda rujnuje. Oczywiście. Zgoda buduje, szanowni państwo. Warto zgodnie przeprowadzać wszystkie projekty. Co więcej, panie doktorze, warto pytać tak jak się kiedyś mówiło, że będziemy pytać, to warto zapytać, a nie robić po swojemu. Dziękuję bardzo. Przede mną pan poseł Dariusz Bąk. Panie pośle, mieszkanie jako też mogę podkreślić, ale myślę, że chciałem bardziej zwrócić uwagę na tą długoletnią pracę w samorządzie jeszcze w przeszłości, tak? Myślę, że to warto podkreślić i dzisiaj już wieloletnie kadencje jako poseł. Myślę, że tak zacnej osobistości nie mogłoby nie zabraknąć tutaj. Także myślę, że chyba dzisiejsze to zaproszenie jest takim zwieńczeniem pana też tutaj wkładów w ten samorząd. Z przyjemnością biorę udział w dzisiejszym spotkaniu, bo tu się spotykają dzisiaj wszystkie osoby i podmioty, które dużo znaczą dla naszego miasta Białobrzegów, jak i dla regionu białobrzeskiego, czyli powiatu białobrzeskiego, bo są przedsiębiorcy. Dobrze są znane panu. Tak, są przedsiębiorcy, są dyrektorzy różnych instytucji, są szkoły. Praktycznie wszyscy zarządzający naszym regionem, naszym miastem dzisiaj spotykają się w Białobrzegach. To jest doroczne spotkanie, co roku, już od kilkunastu lat takie spotkania się odbywają. Ja z przyjemnością biorę w nich udział. Rzeczywiście byłem samorządowcem przez 17 lat w Białobrzegach. Od 1990 roku, od pierwszego samorządu, byłem przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Białobrzegi. Później przez tej kadencję byłem w Radzie Miasta i Gminy, a później byłem trzy niepełne kadencje w Radzie Powiatu, byłem przewodniczącym Rady Powiatu. No bo z funkcji przewodniczącego Rady Powiatu odszedłem do Sejmu. No oczywiście to była funkcja społeczna, bo pracowałem jako dyrektor Lasów Państwowych w Radomiu. I dlatego cieszy mnie, cieszą wszelkie dokonania samorządu. Rzeczywiście u nas tu w Białobrzegach jest dużo inwestycji ciekawych. Poprawia się bezpieczeństwo, poprawiają się drogi, powstają nowe ścieżki rowerowe. No i wszystko idzie w dobrym kierunku. Aktualne władze samorządowe wykorzystują wszelkie okazje, możliwości, żeby ściągać środki zewnętrzne. No i to należą im się gratulacje. Uważam, że rok 2016 należy do dobrych
patrząc na dokonania, no pojawiły się chociażby światła tutaj na ulicy Rzemieślniczej, co poprawiło znacząco bezpieczeństwo, są nowe ścieżki rowerowe, obiekty sportowe są modernizowane, doskonalone. To wszystko cieszy. I dlatego takie spotkanie integracyjne uważam na szczeblu powiatu, na szczeblu miasta i gminy Białobrzegi są bardzo ważne i potrzebne. Biorą w nich na przykład udział też wszyscy sołtysi, czyli to jest tak głęboko sięga właśnie w te wszystkie komórki i zarządzające w naszym regionie. Dlatego z wielką przyjemnością biorę udział w dzisiejszym spotkaniu i powtarzam, od kilkunastu lat w takich spotkaniach uczestniczę. No i z tego powodu jestem zadowolony, że to jest podtrzymywane i kontynuowane. Dziękujemy, panie pośle, jest pan porywany, także najmocniej dziękujemy. Dziękuję. I miłego wieczoru życzę. Panie starosto, myślę, że nie jeden samorząd mógłby pozazdrościć stworzeniu takiej rodziny, w której naprawdę ta więź samorządu razem z przedsiębiorcami tworzy ten monolit i mi się wydaje, że to było widać dzisiaj podczas tej oficjalnej części. Tak, dzisiaj było wielu samorządowców z przedsiębiorcami. Bardzo szanujemy przedsiębiorców. Bez tej grupy, która nas wspiera, z którą wyznaczamy sobie nowe kierunki rozwoju miasta, powiatu, byłoby bardzo ciężko. Te osoby zatrudniają kolejne osoby, tworzą dobry klimat, dzięki nim są wpływy do budżetu. To jest cała duża, szeroka, bym powiedział, droga. Fantastyczni ludzie. Te spotkania są od wielu lat, cyklicznie organizujemy spotkania noworoczne z przedsiębiorcami. Właśnie to jest taka forma podziękowania im za wsparcie, jakie my otrzymujemy, ale również za cenne uwagi, za podpowiedzi, za te dyskusje, które prowadzimy niemalże każdego dnia, które wyznaczają nam nowe cele, nowe kierunki rozwoju miasta, powiatu białobrzeskiego. Ja myślę, że dzisiejsza uroczystość to jest takim trochę corocznym zwieńczeniem. Myślę, że to ten kalendarz, który macie zapewne napięty, chyba już nie zabraknie w nim daty, oczywiście następnych spotkań, takich zaraz po nowym roku. Tak, to jest kolejne noworoczne spotkanie w przyszłym roku i kolejne dokonania, bym powiedział, złożenie sprawozdania z tego, co my zrobiliśmy w tym roku, takiego rozliczenia się przez nas, bo co roku dokonujemy podsumowania byłego roku, ale również pokazujemy plany, to co chcemy zrobić w przyszłym roku, czyli te kierunki, które wyznaczyliśmy, będziemy rozliczeni, jak my to zrobiliśmy, prawda? I my chętnie się rozliczamy, bo wiele z tych rzeczy, tak jak powiedziałem, realizowanych jest przy współpracy, przy wsparciu właśnie z przedsiębiorcami. Panie starosto, może trochę dalekosiężne moje pytanie, będzie za daleko wybrnę w przyszłość, ale tych wiele planów, które pan tu pokazywał, jedno z nich mi utkwiło w pamięci, bo rzeczywiście, jeśli w Białobrzegach powstanie taki zbiornik wodny, zalew, no to po cóż wyjeżdżać gdzieś nam w inne miejsca typu Zalew Zegrzyński, skoro można będzie blisko skorzystać z pięknych kompleksów, tak jak tu makiety były pokazane. Ja może tak, bo każdego telewiza, radiosłuchacza interesuje, czy mieszkańca interesuje, kiedy może to powstać. Ja wiem, że to jest daleka przyszłość, a może nie aż tak daleka, bo prace już nad projektem, jak pan dzisiaj przedstawiał, są bardzo zaawansowane. Kiedy tak jest to realne? Tak, to jest najtrudniejsze zadanie, jakiego się podjęliśmy wspólnie z burmistrzem miasta i gminy. Od 2 lat w zasadzie zabiegamy o budowę tego zalewu. Podpisaliśmy porozumienie z marszałkiem województwa, z panem wojewodą mazowieckim 2 lata temu, z wojewódzkim zarządem melioracji urządzeń wodnych i między sobą jako samorządami o wspieraniu się, o podziale zadań. Przez te 2 lata udało nam się stworzyć 4 koncepcje budowy zbiornika. W zasadzie myśleliśmy o 3, ale Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poprosiła nas, byśmy wskazali rozwiązanie alternatywne dla budowy zbiornika, który będzie poza Naturą 2000, czyli kolejny rok badań przyrodniczych. Zrobiliśmy to. Dzisiaj mogę powiedzieć, tak, mamy 4 koncepcje, włącznie z tą 4. z zaleceniami RDOŚ-u. Jesteśmy w miesiącu lutym, w tym miesiącu ogłosimy przetarg na opracowanie karty
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i na podstawie tej karty będziemy już wiedzieli, gdzie, w której lokalizacji ten zbiornik będzie mógł powstać, ale przed tym, zanim wbijemy łopatę, jeszcze musimy przeprowadzić prace związane z dokumentacją projektową. To nie już jest jakiś odległy okres, takie prace projektowe z doświadczenia wiem 5-6 miesięcy trwają, więc tak naprawdę po tym zakończeniu prac my cały czas poszukujemy środków, wiemy gdzie one są, prowadzimy rozmowy, tylko wtedy mając pewność, że mamy zatwierdzony zbiornik przez RDOŚ, mamy projekt, możemy już te środki pozyskiwać. W każdym wariancie mówimy o zbiorniku od 50 do 70 hektarów. Nie jest to zalew zegrzyński, ale wiadomo, taki zbiornik to już nie jest małym zbiornikiem. Wokół niego możemy tworzyć piękną, nową infrastrukturę, ścieżki rowerowe, pola namiotowe, pola kempingowe, wykorzystać nasze walory, nasze położenie, nasze lasy, nasze jeziora, rzekę Pilice. Tu się dużo dzieje pod względem, pod kątem turystyki, spływy kajakowe. Wiele firm otworzyło nową działalność gospodarczą. Mamy piękną plażę, mamy wodne ochotnicze pogotowe ratunkowe, mamy ratowników na plaży. Mamy hotele na plaży, także no widzimy ten dobry kierunek rozwoju i przebudowie zbiornika i jeszcze wzmocnienie tej infrastruktury i przyciągnięcie do nas ludzi. Nie tylko na taką turystykę weekendową, którą mamy w tej chwili, bo w sezonie letnim powiat białobrzeski, w zasadzie gminę Białobrzegi z gminą Promna odwiedza 5 tysięcy osób z Warszawy. Ale my chcemy docelowo te osoby zachęcić, by tutaj na stałe się osiedlały, budowały domy. No już ta bliskość Warszawy, ten dojazd każdego dnia może być, a my mamy inne czyste powietrze, nie ma smogu, piękna okolica, zachęcam, zapraszam tutaj również pana redaktora, żeby popatrzył na nasze piękne strony i zachęcał też również wszystkich, promował nasz powiat. Dlatego tak pytam o ten zbiornik, żeby tu właśnie częściej być. Stąd moje pytanie. Panie starosto, dziękujemy ślicznie. Myślę, że ten zbliżający się jak gdyby projekt tego zbiornika i właśnie tak jak pan mówił, no, z niedalekiej przyszłości wbijanie tegoż przysłowiowego szpadla zwiększy to dzieło. I to będzie takim, myślę, też dużym impulsem dla rozwoju Białobrzeg. Tak, to jest marzenie. Marzenia się spełniają, trzeba o nich myśleć, pracować pod tym kątem, nie odpuszczać, iść do przodu. No po prostu dużo potrzeba nam takiej z panem burmistrzem wytrwałości w tym wszystkim, co robimy. Naprawdę często jesteśmy zniechęceni, no bo taki ptak. Powiedzmy taki gatunek rośliny, czy taka jaszczurka i gdzieś mi się wydaje, ale się nie da, a coś trzeba poprawić. Da się, naprawdę. Przebadaliśmy teren przyrodniczo, da się. Teraz musimy tylko uwierzyć w to, że uda nam się doprowadzić do projektu i do pozyskania środków. My idziemy cały czas w kierunku specustawy, dlatego że te tereny są zalewane. Te rzeki, z których chcemy pozyskać wodę w okresach takich przedwiośnia, wylewają, zatapiają mieszkańców, zatapiają posesje. Jest moda na to, by gromadzić wodę, by budować takie zbiorniki. Na to są środki i przy naszej determinacji i dużym zaangażowaniu mieszkańców, rady, zarządu powiatów, parlamentarzystów, marszałków, wszystkich nas razem, myślę, że ten zadanie to powiedzie się. Dziękujemy ślicznie, zwalniamy pana, panie starosto, bo mnóstwo gości i dziękujemy ślicznie i gratulujemy, bo naprawdę było co oglądać dzisiaj. Dziękuję bardzo i zapraszam. Panie burmistrzu, myślę, że dzisiejsza ta uroczystość, no już widać, że wasze relacje są, rzekłbym, bardzo dobre, ale to jeszcze bardziej pogłębi, bo to, co pokazaliście, te plany przede wszystkim, ale i osiągnięcia, no to nie mogą jakiejś takiej współpracy nie przynieść. No. Wie pan co, wiele z tych rzeczy, które tu zostało pokazanych na tym spotkaniu z przedsiębiorcami, jest efektem współpracy właśnie, ale współpracy nie tylko naszych samorządów, starostwa i gminy Białobrzegi, ale również innych instytucji, z którymi współpracujemy, Urząd Marszałkowski, czy Wojewoda, czy jednostki jakieś rządowe i samorządowe. My wyznajemy taką zasadę, że lepiej się dogadać niż się kłócić i to myślę, że przynosi efekty.
Druga jakby sfera tej współpracy to są właśnie ci przedsiębiorcy, którzy tutaj się pojawili, bo w takich małych społecznościach te relacje między poszczególnymi podmiotami gospodarczymi są niezwykle istotne, bo one się gdzieś tam zazębiają, oni ze sobą współpracują, oni współpracują z nami, to wszystko tworzy się jeden fajny garnuszek, z którego pije się dobrą kawę po prostu, a to służy miastu, służy samorządom, zarówno powiatowemu, jak i gminnego. I to jest w tym fajne i w tym jest jakby najpiękniejsze, że potrafimy się tutaj dogadywać na wielu sprawach i na różnych szczeblach. Panie burmistrzu, zapytam, bo wiele rzeczy tu utkwiło mi w pamięci z tych wszystkich prezentacji, ale dwie rzeczy, zalew, już pytałem się pana starosty, ale też ta strefa ekonomiczna, która jak gdyby już odnosi sukcesy, a tak naprawdę trzeba powiedzieć, że to pan wycofał te działki jak gdyby już z obrotu zaraz po swoim wejściu na urząd burmistrza i to pan zdecydował, że ta strefa jak gdyby szybciej nabierze rozpędu. Można już o efektach mówić, bo tak jak pan powiedział, pierwsza firma już oficjalnie tak zgłosiła chęć. Myślę, że naprawdę, jeśli to by wypaliło, to mówiąc takim żargonem, to będzie niesamowity impuls dla Białobrzeg. Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej tutaj w Białobrzegach uważam za historyczne wydarzenie. Dlatego, że temu miastu potrzeba jest po prostu pracy, potrzeba jest firm, które no wprowadzą tutaj do Białobrzegów, nie tylko dadzą pracę, wie pan, bo to jest jakby oczywiste, natomiast funkcjonowanie firmy na białobrzeskim rynku, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, pobudza również inne podmioty do działania. Te firmy często ze sobą kooperują, potrzebują podwykonawców i właśnie ci przedsiębiorcy być może też, tak, skorzystają na tym. Dlatego uważam to naprawdę za wielkie. Nie chcę zapeszać, tak? Mamy jedną firmę, która oficjalnie zgłosiła się do nas i wstrzeliśmy już procedury jakby, które pozwolą im tutaj zainwestować. Różnie to może być, tak? Ja jakby nie chcę tutaj już wariować, bo cieszyć się i skakać. Jeszcze jest długa procedura, musi firma uzyskać pozwolenie. Tak, to jeszcze jest praca, ale i zainteresowanie, które przez ten miesiąc mieliśmy w naszym urzędzie z różnych stron, z różnych firm, wskazuje, że decyzja o powstaniu specjalnej strefy ekonomicznej w Białobrzegach była strzałem w dziesiątkę. No i na koniec jeszcze trzeba to podkreślić, bo też tam pan podkreślał, że u was, tak jak tu i marszałek Rejkowski stwierdził, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Wasz przykład tego takiej dobrej współpracy starostwa z gminą, naprawdę chyba, myślę, że nie jedna gmina, nie jeden obszar starostwa mógłby pozazdrościć wam. Być może, tak? Nie wiem, jak jest gdzie indziej. No różnie to bywa. Znam obok sąsiednie. Tak. Różnie to bywa. Nie, wie pan, to wszystko zależy od tego, jaki jest priorytet, tak? Czy chce się realizować własne ambicje, czy chce się realizować coś dla ludzi. Jeżeli my mamy cel, że jednak działamy dla ludzi, tak? A gdzieś te swoje ambicje chowamy gdzieś tam głęboko w tyle, to jest klucz do wszystkiego, tak? To nie jest, wie pan, też tak, że my ze starostą się tylko klepiemy. My dyskutujemy, my nieraz się i pokłócimy, ale robimy to po to, żeby wypracować wspólne stanowisko, które wychodzi na zewnątrz. Bo oczywiście są różne interesy w tych działaniach, ale kluczem jest to, żeby właśnie wszystko połączyć dla tego wyższego celu, czyli dla ludzi, dla mieszkańców, dla rozwoju danego terenu. Myślę, że potrafimy to zrobić. I cieszyć się należy tylko tym, bo to przynosi efekty, tak jak to było widać. Całego serca życzymy takich efektów i oczywiście ziszczenia tej strefy, bo to naprawdę jest strzał w dziesiątkę pana. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla widzów. Całej redakcji. Tak jest. I dla redakcji. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.